W XVI i XVII wieku Krzywy Stok należy do majątku Tyszkiewiczów. W 1652 roku malarz z Grodna, Jan Szredter, na prośbę Szczęsnego, potomka Świdrygieły i Eufrozyny, jego żony Tyszkiewiczów, maluje obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. 21 listopada 1658 roku to początek cudów przed obrazem Matki Bożej. W 1661 roku obraz zostaje przeniesiony do wybudowanego drewnianego kościółka. W 1662 obraz Matki Bożej zostaje poświęcony, a w 1663 do opieki nad cudownym obrazem zostają sprowadzeni z Sejn dominikanie i miejscowość zmienia nazwę z Krzywego Stoku na Różany Stok. Kult Maryi rozszerza się. Przybywają pielgrzymi z Litwy, Rusi i Korony. W 1759 roku rozpoczyna się budowa nowej świątyni. W 1785 biskup Tomasz Ignacy Zjętkowicz z Wilna konsekruje nową świątynię. Po utracie niepodległości przez Polskę Różany Stok trafia do zaboru pruskiego, a następnie do rosyjskiego. Car Mikołaj I w 1846 roku dokonuje kasaty dominikanów, a w 1866 roku car Aleksander II zamyka kościół i wszystkie dobra przekazuje duchowieństwu prawosławnemu. W 1901 roku Różany Stok zajmują mniszki prawosławne. Budują one cerkiew zimową, klasztor i inne zabudowania. W 1915 mniszki uciekają przed frontem i zabierają ze sobą łaskami słynący obraz Matki Bożej. Klasztor staje się koszarami, a kościół magazynem. W 1918 roku kościół wraca w ręce katolików. W 1919 przybywają salezjanie, a w 1922 z Włoch siostry salezjanki ze służebnicą Bożą Laurą Meozzi. W 1923 roku na Zielone Świątki przybywa ksiądz Jan Chrzciciel Montini, późniejszy papież Paweł VI. W 1925 roku następuje poświęcenie 32-głosowych organów. Salezjanie na terenie Różanego Stoku prowadzą działalność oświatowo-wychowawczą. 8 września 1929 roku zostaje wprowadzony nowy obraz Matki Bożej, namalowany w Warszawie w firmie Włodzimierza Tura i poświęcony w Rzymie przez papieża Piusa XI. Odzyskanie oryginalnego obrazu od mniszek prawosławnych było niemożliwe. W lipcu 1944 roku salezjanin Konstanty Gil udaremnia Niemcom wysadzenie kościoła. Po wojnie działa w Różanym Stoku gimnazjum, następnie niższe seminarium duchowne, a w czasach stalinowskich Zespół Państwowych Szkół Rolniczych. 28 czerwca 1981 roku kardynał Franciszek Macharski koronuje obraz Matki Bożej zgodnie z decyzją papieża Jana Pawła I. 30 sierpnia 1987 roku papież Jan Paweł II nadaje kościołowi ofiarowania Najświętszej Maryi Panny tytuł Bazyliki Mniejszej. Madonna z Różanego Stoku to wyjątkowy obraz. Bazylika zachwyca niepowtarzalnym urokiem. Są w niej przepiękne ołtarze, piękne organy, wspaniała kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu z niesamowitą monstrancją. Szata Matki Bożej, wykonana przez najlepszych mistrzów, pozwala oglądać obraz Matki Bożej tylko częściowo zasłonięty. W bazylice są relikwie świętego Jana Pawła II, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i Szarbela MacLeod.
to magiczne miejsce sprzyja refleksji i modlitwie. Matka Boża z Różanego Stoku poruszy każde serce. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.